Co pogody w Superstacji. Klaudia Wiśniowska, dzień dobry. Drodzy Państwo, no i od dziś chowamy parasole do szar, bowiem w końcu bez opadów prognozujemy. Co prawda w okolicach środy, gdzie niegdzie na północy może delikatnie pokropić, ale za to spodziewajmy się do 20 stopni na termometrach, ale w cieniu, a więc spodziewajmy się jeszcze więcej w słońcu, którego jak najbardziej nie zabraknie, czyli taki powrót pięknej wiosny. No w końcu co to byłby za kwiecień, gdyby nie przeplatał, prawda? Zerknijmy na mapę, zaczynamy od tej na dziś. Drodzy Państwo, najcieplej będzie w paśmie wschodnim do 15 stopni maksymalnie, najpogodniej w Trójmieście i na Pomorzu Zachodnim. Tutaj od małych obłoków na niebie do maksymalnie zachmurzenia umiarkowanego i jak najbardziej słonecznie w pozostałej części kraju. Niestety na to słońce nie mamy co liczyć. Będzie całkowicie pochmurno, ale bez opadów, więc spokojnie. 12 stopni maksymalnie na termometrach zobaczymy na południu kraju. No i sprawdźmy, jaka pogoda będzie z nami jutro. Proszę bardzo, więcej słońca, a więc czego chcieć więcej? No może na wschodzie więcej tego słońca, bo tam lokalnie może go nie być. Do całkowitego zachmurzenia może dojść. W pozostałej części kraju maksymalnie umiarkowanie. Na niebie pojawią się chmury, 18 stopni nawet na zachodzie i na południu, drodzy Państwo, 15 kresek w centrum, najchłodniej w Trójmieście, tam słupki rtęci sięgną 10 stopni, na Pomorzu Zachodnim 14. No i sprawdźmy środę, 20 stopni na południu, tam zdecydowanie będzie najpogodniej, piękne, gorące, ciepłe powietrze do nas napływa, 19 stopni na zachodzie, od 12 w Trójmieście, no i właśnie w tym Trójmieście delikatnie nam pokropi, ale absolutnie proszę się tym nie przejmować. To taki wiosenny, delikatny deszczyk. Słońce, słońce i jeszcze raz słońce. To jest pogoda na środę i mam nadzieję, że taka prognoza będzie na kolejny tydzień i nawet na kolejny miesiąc, że tego słońca naprawdę